aby... Wąs, Waltek, schub, Czepyku! Dymie się! Dymie się! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga dzisiaj i gramy w GTA z Pawłem. Siemano, siemano. Paweł. No? Nie kłam. Paweł, dobrze siemano. Siemano. Masiano. Mówi się cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Dobądź cargo boba i gdzie my go mamy, skąd go mamy wziąć? Co to w ogóle za tekst zdobądź? Co? Ej, ale lipa. Sami mamy się skumować. Sami mamy się skumować. Czekaj, żeby było w miarę szybko. Pojedźmy masz na... Masz boba? No tak, no gdybym wiedział, to bym sobie kupił, nie? Ja, co za zadanie w ogóle? Dobra, jedź, cebula, Paweł. Jedź tędy, chodź. Jakie biedne zadanie. Mówię, zdobądź cargo boba, nie mamy żadnego dla ciebie. A może w bazie wojskowej? No właśnie nie, myślę, że będzie bezpiecznie tam wziąć z lotniska. Tam pustynne, tak. Nie? Ja sobie ustawiam na razie na lotnisko zwykłe, bo na zwykłym lotnisko tutaj też pustynny może być. A jak nie, to weźmiemy ze zwykłego. Nie. A jak nie, to w Meriwether albo w wojsku dużo jest miejscówek, ale tak. Kurde, co za bieda, co za misja. Ej, no wiesz, ja myślałem, że wiesz, powiedz, napiszą mi, weź cargo boba, który stoi tu i tu. Właśnie, też nie, tak myślałem, po co? Dobądź cargo boba na własną rękę, cebuloty. Cebulowe takie. Ja wiele, jak mi się tu graścina przy tej rzece. Ja nie wiem. Uważaj, piesi. Znaczy, jeden został. No pierwszy z tych, co zginą. U mnie dwie osoby se idą. No, znaczy u mnie jedna została. Era, po prostu taki wielki plecak, jak nie żyjesz. No way, mówi DJ. A jeszcze jeden piesi. Piesi. Piesi? Drogi, pirynatory. Piersi na drodze. Nie goni już. Jak? Aha! No bo to jest niby misja, ale myśmy jeszcze nie zaczęli właściwie, bo nie mamy w sumie tu. W ogóle co to jest? Zdobądź cargo boba, nie? Weźcie w ogóle... Ej, no sami wiecie, że to tak nie działa, nie? Jak to zdobądź cargo boba? Kto robił taką misję? No właśnie, co? Jak tak mówię. Jak ktoś nie wie, gdzie są cargo bobaszcze, to co? To nie robi misji? Znaczy w sumie to jest misja znowu dla 70 poziomu, więc myślę, że 70 poziom będzie wiedział. Za takich kumatych graczy, nie? Na pierdziele, jednak... Dzikie stunty! Ja tu bardziej dziko stuntuję. Nie patrz, auto nawet nie zniszczyłem. Aby się obejrzeć, nawet auto nie zniszczyłem. Ha! No. Auto fruwało. Auto fruwało, a się zniszczyło. To nie, a to nie są żadne cheaty, to jest oczywiście, wiesz, full profeska. Zdarzyłem się z jakimś typem, myślałem, że to ty, a to kurde, no potrzebnie sobie zniszczyłem maskę. Aha. Ale jak mógłbyś myśleć, że to ja? Że ja jadę z przodu. I mam wyrazisty samochód z dziewczyną jakąś. Jakąś dziewczyną. Ło, chłopie! Te prędkości zapierdzielam. Anime. Dobra. Anime masz na aucie? No anime, na aucie mam anime. Animasz? Animasz tej anime? Animasz. Mam. Anime. Mam anime. Minimosz. Nimosz. Anime. Nimosz anime. Animosz? Animesz. O, jak zakręcił ostro. O, w mordę, to jest wiesz, to był zamach. Ale to jest tak zawsze, słuchaj, normalnie jedziesz sobie spokojnie, nagle taki, wiesz, zakręt biorą ostre. Ginaj, Paweł! Co ty mi zrobił? Jak żeś mi wyjechał w ogóle? Mój zaburzyłeś tor lotu mojego pojazdu. Jak kolor. Twoje auto nie lata, od tego zacznijmy. Leciało przecież. Leciało. Nie ma heli tu. Nic tu nie ma, Paweł. Nic. Żartujesz? A jednego nie ma? Nic. To gdzie mamy znaleźć tego cargo boba, jak nie ma tutaj? Chyba na tej wojskowej, wiesz? Myślisz? No tylko kurwa tam przyjechaliśmy w sumie. Ale na wojskową nie wejdziesz, tak nie weźmiesz cargo boba z wojskowej, nie ma opcji. Nie, no jak, zabijają nas. No pewnie, że tak. Na zwykłe musimy lotnisko polecieć. Tylko polećmy tam. Dzwonię po hydrę, nie? Nie po hydrę, ja wezmę śmigłowiec, bo respawnujesz tutaj hydrę i będzie problem, bo jedna osoba poleci tylko. To dobrze, właśnie o to chodzi. Dzięki, naprawdę, dzięki wielkie. Zrespimy oba, czemu nie? Zobacz, jak to będzie szybko. I Paweł, ta misja to w ogóle jest jakaś głęboka porażka tutaj, nie? Ja nie wiem, kto na to wpadł. Paweł, czy ty nie byłeś współtwórcą tego zadania? Nie, nieprawda, to nie ja. Paweł. Może zdążę przed pociągiem.
Przed pociągiem? No tak, przed pociągiem przejechałem. W ogóle hydra mi zrespiło na piachu gdzieś. Dobra, to nie jest piach. Ale możesz swobodnie helikopter spawnić, bo mi się hydra pojawiła na pasie startowym, a nie tam, gdzie heli stoi. Znaczy ja już mam zespawnowany, dlatego wiesz. O, już masz, to luz. Luzik. Luzik, luzik. Dobra, to tak, ja lecę tam i sprawdzę najwyżej jeszcze Meriwetherów i ogarniemy temat zaraz. Ja lecę w takim razie bezpośrednio na główne lotnisko. Wiesz, Meriwethery i lotnisko to jest w sumie rzut beretem, nie? No w sumie to możesz mieć rację. Ale niekoniecznie. Ale możesz mieć rację, ale niekoniecznie. W sumie może tak być, ale Może być tak, ale niekoniecznie. Właśnie. Ja pierdzielę, ej, poważnie, ta misja to jest w ogóle coś tak słabego. To jest hardcore. Większość czasu musimy spędzić na tym, żeby znaleźć w ogóle odpowiedni sprzęt, nie? Nie, ale po co to komu? Oni powinni już nam to. Oni już powinni nam tak naprawdę ten sprzęt zapewnić. Tak. Miau, Paweł, Kimo. Ło, ale zapierdziela te swoje heli. Naprawdę szybkie, parle, bo cię doganiam hydrą. Tak? Widzisz? No ty jest pełny gaz, patrz. No bo cię przegoniłem, nie? No bo to jest Swift. No, zapierdziela. Miasto, budzimy się z kurczbyki. O, widzę, puściłeś petardy. No pa, tak, że wiesz, ludzie czuli, że jestem w mieście, nie? Ale chodzi ci o ten swąd takiego palącego ciała, ta, czy co? Tak, nie... palący, ładunek. Płonącego ciała, tak? To trochę tak, trochę. No chyba, ja chyba źle skręciłem, czy ja dobrze skręciłem? Ty w ogóle, pa, skupiłeś się w mieście. Czekaj, nie, bo chyba w złym kierunku poleciałem jednak. Nie, źle, nie ma tragedii, chociaż mogłoby być troszkę lepiej. Nie, dobrze, wiesz. Tu lecę, dobrze. To takie malutkie po prostu lotnisko się wydaje. Ile tych cargo boków potrzebujemy? Chyba jednego. Jeszcze jakby się okazało, że jest jeden na łebka. Przede wszystkim musimy chyba zebrać kontener, tyle co czytałem, ale nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć na 100%. Kontener. No. Dobra, sprawdzam miejscówkę. Dobra, sprawdzam miejscówkę. Znaczy, dolatuję do miejscówki. Ej, no chłopie, tu nic nie ma, nic się nie zrespiło, nawet jeden pojazd głupi. Tak jakby było pusto, jakby podczas misji nie było. Ej, też nie ma. Też nie zrespił. No bez jaj! Jak mamy karbo boba znaleźć, jak są wyłączone respy? Boba cargo. No właśnie. Ej, poważnie, te respy są wyłączone. To chyba tylko dla takich graczy, co mają cargo boba, wiesz. Wykupionego. Wykupionego, nie? Chyba musimy kupić cargo boba. Boba cargo, żeby tu przejść. Boba cargo. Bardzo się zawiodłem tutaj, na tej misji. Ja nie wiem. Będę musiał kupić, no chyba będziemy musieli kupić, no nie ma innego wyjścia. Ej, ale a teraz się da kupić? Teraz kupić. Chyba się da, nie? Prawie przebrzmocimy. Czekaj, spróbuję jeszcze raz podlecieć, może się teraz zrespię, może jakiś był błąd, może to było chwilowe. Gówno tam, nie ma. Nie ma nawet jednej sztuki. Dobra, to ja ląduję w tym momencie, zobaczę jakie są koszta odnośnie cargo bomb. No bez jaj, no. I mam nadzieję, że mi starczy gruczówki. Ja cię. Ale nie zabiło cię to, czy nie? Nie, nie. Nic ci nie robi to? No bo jesteśmy w misji. No jesteśmy w misji, może dlatego. Ale bieda. No. Ty no poważnie, co to jest za zadanie, no. No Lipton niesamowity, nie... dobra. To jest misja, w której musisz po prostu kupić cargo boba. No, no. Właśnie. Czekaj, teraz cargo bob w którym miejscu występował? Czekaj. Czy on występuje w normalnym Elite Flights? On jest w partii wojskowych tam. No właśnie, wojskowych patchami nie zauważyłem, ale tak na szybko popatrzyłem. Ja nie wiem, czy można go w ogóle kupić. To jest dobre pytanie. Jak to nie można? No, chyba nie można. Czekaj, zaraz sprawdzę to jeszcze. Nie, no na bez wypadek. Jajek. Może nie jestem pewien, ale ja zaraz to potwierdzę. No wojskowych tego nie ma. Obawiam się, że musimy go znaleźć jakimś cudem. I podejrzewam, że to pozostaje nam tylko wyłącznie. Wojskowy. No to jedziemy na tą wojskową, mam hydrę, ja tu zgrzeję temat zaraz, nie? Zgrzejesz temat? Zgrzeję temat. No bo to tak normalnie w sklepie to nie ma takich rzeczy, wiesz? Tak, koniec żartów teraz. Mogę tylko kupić sobie jakieś inne, ale to takie, wiesz, takie inne to tak nie za bardzo działają, no. Jeżeli w bazie wojskowej też resp jest wyłączony, to po prostu ja napiszę na ciebie skargę do stara. Powiem, wybrał taką misję i mówi, chodź, nagramy odcinek misji, nie? Mówi i wybrał misję, co nie działa, nie? No przepraszam bardzo, no nie podejrzewam. Co? Postawiłeś swój jacht i grożą mi, chłopie. Że mnie zestrzelą. Nie ma tego jachtu, jak ktoś mi grozi, że mnie zestrzeli. No co jest grane? Jak to tym grozi ci? Poważnie, no nie ma jachtu jako obiektu. A no? Z chwilą dostaję informację, że tam przeleć dalej, bo cię zestrzelimy, nie?
No ja, no, no i co? I co, rybacy by do mnie strzelali tam w mola? Waliliby no, do mnie sorry, pętli? No co, no to zabezpieczenie, nie? Ej, no bez jaj! Wiesz, dodałem, słuchaj, nową funkcję do mojego jachtu pływającego, cudownego. Jest niewidzialność. Niewidzialność. No, 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 świetny pomysł, panie. Niby a jest. A boby, gdzie one tam stoją? Jest, a jednak go nie ma. No właśnie jeszcze do końca nie wiem, bo... No tam latają, ale czy by stały gdzieś, to chyba nie. Znaczy wiesz co, w Battlefieldzie to pamiętam, że można tak zrobić, żeby wskoczyć do spadającego śmigłowca. Podejrzewam, że tutaj mógłby być problem. A, nie, to spo... to czekaj, to żeby przejść to misję trzeba odpalić Battlefielda? Chyba tak. Bo są dwa kargoboby. Ale są latają, kargoboby. Czy latają, czy... Nie, na ziemi są. Na ziemi zaraz od naszej strony. Ja już wyskakuję, hopie. Ja już tutaj, hopsa, w którym miejscu? Czekaj, teraz zobaczmy. No tam, gdzie ja będę. Dasz radę, pan. Ja spróbuję, radę. Bez lądowania będę, wiesz? O, widzę. Nie. Wojsko? Pierdziele. Nie, wylądowałem za ogrodzeniem, muszę pies dookoła, a wojska tu w ogóle nie ma. A nie, jadą już. Dobra, ale... Mam nadzieję, że mi tylko nie podjadą jakieś czołgi czy coś. Widzisz, dwa kargoboby zaparkowane ładnie? Dobra, mam, jestem. Masz boba? Zaraz będę miał. To ja tylko... Oh my god! Mam cargo boba. Paweł. Masz? Tak, startuję. To ja wezmę ten drugi. Weź drugi, jakby mi... Tak, weź drugi. Muszę ich pozabijać, nie? Weź drugi. Nie, ale weź drugi cargo bob, jakby miał nam nie, wiesz, wysadzić. Nie, cargo bob to nie, wezmę ten z rakietami, będę cię osłaniał, chłopie, to jest taki... Ja nie wiem, ale mamy cztery gwiazdki, nie wiem, czy przeżyjemy z tym, tym. Ja tu ledwo żyję, chłopie. Ja próbuję uciec. Dasz radę. Mamy jedno życie w ogóle, drużyny. O, nie, dwa śmigłowce lecą. Pełen luz, nie? Pełen luz. Jezus Maria, co to za misja jest? Ja pierdzielę. Cztery gwiazdki mam, dwa śmigłowce mnie gonią, mnóstwo policji jedzie wokół mnie, jeszcze widzę samochody wojskowe. Ja już muszę lecieć. Tylko nie umieraj. Ja zaraz zginę, nie? Ale ty nie zgiń, tylko ty leć. W ogóle lecę. Musi... A wziąłeś ten do zestrzeliwania, czy nie? Tak, wziąłem ten... To dobrze, bo lecą za mnie dwa śmigłowce policyjne, a mój cargo bob jest zbyt wolny, żeby kręć uciec. Kręć kółka, żebym cię dogonił. Ja już lecę. Nawracam. No nawracaj sobie, tam wiesz, kołuj po prostu. Kołuj, gdzieś. Strzelaj do mnie. Spoko, ja już lecę. Trzeci śmigłowiec leci już. Widzę cię, dobra, luz. Trzeba będzie cię schować. O, zwal tych skup, żebyków. Dymie się! Ja pierdzielę. Z Mission Impossible. No normalnie. No zestrzeli w końcu. No już strzelam do nich. Szczylaj! Mam uniki z wody jakieś. O! Dobra, leć. Ten się już tobą nie interesuje. Leć, Pawełem. Dobra, go, lecę. Go. Ja już zgubiłem policję, nie wiem jakim cudem. Leć wyżej. Zaczynam go bić. Też. To jest większy pułap. Próbuję. Dobra, znaleźć mnie. Jak ty się kopci do góry, Paweł, nie w dół. Do góry po prostu. Ty się zgubisz, a ja rozwalę tę helicę na tym. Heli za nami jest. No właśnie. Widzę. Helka za nami. Chyba mnie zaraz... Zobaczyła mnie. No oczywiście. Dobra. Yo. Helka przed nami. Dwie helki przed nami. Ja pierdzielę. I ucieknij tu. Weź je, traf. Ło. Robię im Mission Impossible. Dobra. Jeszcze jedną zestrzel. Leży. Pat. Dobra. Wow. Dobra, gubimy. W górę tylko. Teraz tylko w górę. No, w górę. Też już gubię. Chłopie, co to jest za Jezus. Misja? Jezus, dobra, nawracam. Ja śmigłowiec, zestrzel śmigłowiec, zanim mnie zacznie gonić. Spróbuję, ale nie mogę. Przede wszystkim cargo, bo musi zgubić chyba policję, wiesz? Przede wszystkim. No. Tak. Tak musi być. Ja tu ucieknę bez problemu, nie? No. Tobą gorzej. Gonią cię? Dobra, na razie nie, powoli gubię. Wejdź gdzieś przed siebie, unikaj helikopterów. Najlepiej nad wodą, bo to przynajmniej, wiesz... Samochody mnie nie znajdą, radiowozy. No. O matko, co to za misja? To jest za zadanie, to jest... Człowieku, to jest prolajki jakiś, nie? To jest w ogóle trudniejsze niż napad. No normalnie dla najlepszych graczy pod słońcem w ogóle, nie? Okej, zgubiliśmy. O, jest, udaj się do bazy. Ja, takim złomem, przecież już się kopi. Dobrze, dobra, lecę. Proponuję lecieć z dala od tego, od więzienia, bo to też gonią za to. No tak, to myślę, że może tak być, ale do więzienia to masz daleko. No mamy daleko, także spokojnie, okej. Daj się do bazy, co to za baza.
Nasza baza? Nie a nie Merweather? A teraz się zacznie, wiesz, misja właściwa, nie? A my teraz musimy ukraść coś z Merweather. Tak? Zaraz zobacz tu mapy, tam nie. Właśnie dobrze wyszedłeś faktycznie do minimapki, do mapki. No, to jest obok Merweather. Tak? No to super. Mam nadzieję, że nie będą do nas strzelać, bo mój śmiglik... Ja to wlecę pierwszy po prostu. Ja już wlecę. Mój śmiglik nie da rady, obawiam się, wiesz, także... Wiem, dlatego ja może być naprawdę bardzo króciutka misja. Się da. Tylko wiesz, problem jest w tym, że nas policja będzie ganiać, nie? Więc najlepiej, żebym ja tam zrobił rozpierdiel, zabił wszystkich z Merweather, tak? Zgubił policję, a ty już wlecisz na czysto, nie? Dobra, myślę, że to dobry pomysł. Jak policja zacznie gonić, to już będziemy mieli... Znaczy, myślę, że jak ciebie zacznie gonić, to mnie też. Ale jak ty będziesz bardzo daleko, to cię nie zaczną gonić. Wiesz, dobrze, to zobacz, co tam się dzieje. Ty tam już lecisz powoli. Ja już lecę. Ja powoli śmiglę. Ja pierdzielę, jestem netoperkiem normalnie. Tutaj zjadę im, pozabijam ich. Ja tam powoli śmiglę. Ale jakie to jest zadanie konkretnie? Nigdzie nie było tego Jakubowa, tylko w bazie wojskowej. No. W bazie wojskowej trzeba uciec, bo policja jest aktywna. W ogóle wojsko od cholery tam było przecież, ledwo przeżyłem. No, teraz dopiero się zaczyna zadanie właściwe, które mamy wykonać. No to hardcore. Jakby teraz było, wiesz, ukradnij Cargoboba i dostarczy w jakieś miejsce, też bym był, wiesz, zadowolony. Tak, to byłoby i tak już trudne, nie? Ale... Aha. A tu jeszcze taki hardcore bez chyba. Dobra, jak tam sytuacja wygląda? Dopiero podlatuje. Mój biały dym zmienił się w czarny dym, więc nie wiem, czy to jest dobrze. To jest obok tej wyspy, to jest Merweather. Słyszysz? To. Nie wiem, czy to jest kwestia światła, ale biały dym wygląda już na bardziej taki czarny. Niedobry, Paweł. To leci tak, żeby jeszcze, nie pozabijał. Jeszcze chwila i będą płomienie, coś czuję. Dobra, są tu jakieś łebki. Tak? No, normalnie tutaj jest... Co? 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 Kupa ludzi, człowieku. To rozwali. Co? Oni się pod mostem schowali. Dobra. Wiesz, oh my god, widzę to, widzę to. Mamy dostęp, ale porobimy to. Nie wiem, jak ty tam lecisz po ten kontener, nie? Spokojnie, ja dam radę. Aha. Co się stało? Chyba rozpieprzyłem ten kontener, wiesz? Dźwig portowy ulega zniszczeniu. Ja pierdzielę. Już to ja nawet nie mam ochoty powtarzać tej misji, wiesz? Ale lecisz? Tak sobie myślę, bardzo fajna jest, bardzo spoko. Nie, no jest spoko, naprawdę, nie? Naprawdę świetna. No co, page up mówisz? Chylałem do nich z rakiet i rozwaliłem jakiś dźwig portowy, który był potrzebny, żeby kontener wyciągnąć spod mostu pewnie, wiesz? Aha, możliwe. Także, nie, ja podziękuję. Nie, tak, fajnie jest było, ostro, nie? Jest ostro, nie? Swobodna rozgrywka. No, no, także ten. No. Dajcie znać, czy wam się misja podobała. Tak jest. No bo mi się bardzo podobała. Nam też, mi bardzo się podobała, niesamowicie się podobała. Chętnie bym jeszcze raz zagrał, ale... Bardzo chętnie bym jeszcze raz zagrał tę misję, jest świetna, naprawdę, polecam. Naprawdę. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Przecudne. Przecudne jest, tak jest. Jakieś trzy słowa, Paweł, jeszcze? Turn this off. Koniec kurde odcinka. Tak, koniec kurde odcinka, tak jest. Trzymajcie się, Jos.